Poranek Radia Tok FM. 27 minut po godzinie 7. Łukasz Gras, witam ponownie. Poranek w Radiu Tok FM. Ze mną w studiu Andrzej Halicki, szef regionu mazowieckiego Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No mogą panu zazdrościć przeciwnicy. Dlaczego? Czego? No, bo nawet jak przegracie wybory, to i tak będziecie rządzić. Nie, no nikt nie zadekretował tego. Muszą wyborcy zadecydować i oczywiście 9 października, bardzo ważna data, bo nawet nie tylko dotycząca układu koalicyjnego, czy właśnie tego rządzącego w najbliższych miesiącach, ale to jest także wskazanie tych, którzy będą negocjować dobre warunki dla Polski, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, ale nie tylko do końca roku 2020, ale nawet jeszcze trochę. Jasne, dobrze. Tomasz Nałęcz, a wcześniej Bronisław Komorowski sam w wywiadzie już jasno sugerowali, a dzisiaj w informacjach Tok FM słyszeliśmy, Tomasz Nałęcz mówił wyraźnie, że no, prezydent nie musi powierzyć misji formowania rządu ugrupowaniu, które wygra, więc jasno dał do zrozumienia, że tę misję otrzyma Platforma Obywatelska, nie sądzi pan? Nie chciałbym tego komentować, bo zobaczymy, co zrobi prezydent, ale oczywiście jest, tak myślę, oczekiwanym pierwszym ruchem, by zwycięzca miał szansę tworzyć tą koalicję. Pytanie, czy ją stworzy? Myślę, że na ten temat profesor Nałęcz się wypowiada. A kto powinien dostać pierwszy misję tworzenia rządu? Chociaż Zwycięzca wyborów. Zwycięzca wyborów. Tak jest. Natomiast możemy spekulować teraz, czy Jarosław Kaczyński, który jednak symbolizuje wojnę ze wszystkim i ma szansę koalicyjną. Poza tym myślę, że wielu osób pamięta, w jaki sposób potraktował swoich koalicjantów, których najpierw obrażał, później zaprosił do rządu, później śledził, później wyrzucał. I w ten sposób toczyły się losy koalicyjne współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Więc nauczenie tym doświadczeniem, nauczenie także tym, że również obchodzi się dość ostro ze swoimi współpracownikami, którzy sukcesu nie gwarantują albo nie przynoszą. Pan przestrzega przed PiS-em, a PiS przestrzega przed wami, a raczej Palikotem, bo jak dojdzie Platforma do władzy, to będzie Tusko-Palikot. No to przypomnę, że w podobny sposób grzmiał Jarosław Kaczyński w 2005 roku, że szykuje się jakaś bezideowa koalicja, a później zaprosił Andrzeja Lopera do rządu. Więc ja akurat, jeżeli chodzi o tezy i to, co mówi Jarosław Kaczyński, to wszystko biorę w nawias i w cudzysłów, dlatego że okazuje się, że raz jest na pastylkach, drugi raz ktoś go tego namówił. Ważne jest to, co w przyszłości nas czeka i wyborcy powinni zastanowić się. Mam apel do wszystkich, żeby nie marnować swojego głosu, żeby pójść i głosować i bez względu na to, jak chcą głosować, ta frekwencja jest bardzo istotna. Istotne jest to, by Polska miała stabilny, spokojny, przewidywalny rząd. No właśnie, ta końcówka kampanii, ten ostatni tydzień to chyba upłynie pod znakiem strachu. Jak patrzę na to, co Platforma wypuszcza teraz od reklamówek, w których pokazuje... Ja mówię pan o tej profrekwencyjnej. Tak? No, o kilku. Nie, no, na strachu chcecie bazować w ostatnim tygodniu? Nie, to nie jest kwestia strachu, to jest kwestia raczej świadomości. Jeżeli wiemy, jak wygląda współpraca Platformy i PSL-u, bo mamy tu nie tylko czteroletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę na poziomie rządowym, ale sześcioletnie w samorządzie, siedmioletnie w Brukseli, no jesteśmy sprawdzonym, dobrym małżeństwem, można tak powiedzieć, to na pewno jesteśmy przewidywalni i może premier Donald Tusk nie być premierem marzeń wszystkich, natomiast jest na pewno osobą, która ma jedną twarz, konsekwencje w działaniu. Koalicja z PSL-em również jest tą sprawdzoną i wiemy, na co głosujemy. Chcielibyśmy tempo modernizacji Polski przyspieszyć. Jarosław Kaczyński mówi, że jest za wolna, że on przyspieszy. Natomiast wiemy skądinąd, że jeżeli Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj jedno, to jutro może powiedzieć dokładnie coś odwrotnego. I to jest na pewno nieprzewidywalność. Billboard, jeszcze a propos tej kampanii strachu, bo ta reklamówka, która się pojawia ze scenami sprzed Pałacu Prezydenckiego, z krakowskiego przedmieścia, z kibicami, to jest jedna strona medalu, a druga, taki billboard się pojawił wczoraj w Warszawie. Z osobami, które... Z kibolami, tak, z chuliganami. Tak. A co ma z tym PiS? Ale nie pamięta pan, jak wyglądały teoretycznie spokojne demonstracje na krakowskim przedmieściu, jak strażnicy również, jeden z nich był poturbowany, ktoś przeskakiwał barierki. No, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze mówiąc, że to właśnie Straż Miejska poturbowała. Wystarczy przyjrzeć się tym zdjęciom. Przypomnę transparenty, które wówczas
nieśli pokojowo. No, ale co Prawo i Sprawiedliwość ma wspólnego z tymi zamieszkami na stadionie, w czasie których chuligani, kibole kopnęli reporterkę Polsatu, jeśli operatorkę Polsatu, jeśli dobrze pamiętam. To było ten bestialski atak. Ja to w ten sposób zbijam ze sobą, bo przecież na ten temat była debata nawet w Sejmie. Mieliśmy bezprzykładną próbę obrony tych, którzy prawo przekraczają, tych, którzy powinni mieć sankcje. Mówi pan o strachu? Nie, mówię w ogóle o kilku wystąpieniach publicznych, ale także oczywiście pani Beata Kempa, która przecież ze sportem nie ma nic wspólnego, poręczyła tak w tym wypadku. I uważam to za nadużywanie, że prawdziwi kibice nie dadzą się na to nabrać. To jest interesowne i to jest próba jątrzenia, wywoływania właśnie tych złych emocji. Złych emocji należy unikać i wszyscy ci, którzy próbują grać złymi emocjami, powinni być wyeliminowani z życia publicznego, bo mam nadzieję, że podzielają to. No ale właśnie wygracie tymi złymi emocjami, panie pośle. My nie, na pewno nie. No nie, bo wypuszczając nie takie... Nigdy nie zobaczył pan przedstawicieli Platformy w tego rodzaju akcjach. No ja nie mówię, że w tego rodzaju akcjach, ale pokazując złe emocje, gracie tymi złymi emocjami. Czym innym jest świadomość? Zresztą innym, dzisiejszy tytuł też widzi pan, no nie jestem odosobniony w swoich wrażeniach. Polska The Times. Platforma uderza w emocje. Głosi tytuł. Ale czym innym jest świadomość, Polski, że w ten sposób zachowują się politycy, że właśnie próbują grać złymi emocjami, tym jątrzeniem, tym kierowaniem ludzi przeciwko sobie. Naprawdę jesteśmy zmęczeni. Weźmy się do roboty, bo jest to do zrobienia w Polsce i powinniśmy ze sobą czasem także prowadzić ostre polemiki, ale na pewno nie prowadzić ze sobą wojny. Proszę zobaczyć, jak wiele różnych, jeżdżę teraz po swoim okręgu, wszyscy właściwie politycy są blisko ludzi, spotykają się, jak bardzo różne są małe miasteczka, powiaty, gminy. Czasem jest tak, że jest dobry samorządowiec, dobra współpraca i widać, że tam życie kwitnie. I sytuacja konfliktu, nic nie da się, że tak powiem, przeprowadzić, bo jest konflikt, klincz. Musimy wyjść z tego zaklętego kręgu walki wewnętrznej. Pojawił się taki billboard, wczoraj widziałem po raz pierwszy w Warszawie i właśnie mam wątpliwości, czy to jest inicjatywa Platformy Obywatelskiej, czy nie, bo nie było wyraźnego logo, ale kolorystyka utrzymana w waszych partyjnych barwach. Billboard Kaczyński czy Tusk, ty wybierz premiera. No nie widziałem, ciężko mi komentować. No, nie wiem. Rozumiem, że to jest autor. No, wygląda na inicjatywę społeczną, ale mam wrażenie, że to jest taka właśnie, wie pan, przykrywka, że nie. Ale to bez wątpienia tak jest i żałuję, że Jarosław Kaczyński nie ma odwagi, żeby do tego wyboru podejść tak, jak oczekują tego wyborcy. Jeżeli dezerteruje, nie uczestniczy w debacie, nie chce podjąć tego właśnie pojedynku, no to dla mnie to jest dyskwalifikacja, ale faktycznie Polska jest podzielona, te emocje są rozłożone mniej więcej w ten sposób, jak pan redaktor mówi, i Polacy wybierają w pewnym sensie premiera albo Donalda Tuska, albo Jarosława Kaczyńskiego. Wróćmy do takiego tematu, który Platforma Obywatelska nie zajmowała się przez dłuższy czas, do momentu, kiedy PKW się nie wypowiedziała w sprawie i nie okazało się, że mężowie zaufania Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą w komisjach wyborczych, w okręgach, będą mieli w klapę wpięte znaczki na przykład Prawa i Sprawiedliwości. I co? Wysuwacie do komisji swoich mężów zaufania, rozumiem? Ja myślę, że mężowie zaufania to jest instytucja znana i wszystkie komitety korzystają z takiej możliwości. Między innymi ten społeczny nadzór to jest element demokracji. Natomiast oczywiście Platforma Zaufania, bo mówimy o tej inicjatywie, by również przedstawiciele Platformy byli w każdym komitecie, byli w każdej komisji. To jest pewnego rodzaju odpowiedź, tak, jeżeli jeden komitet jest nadaktywny w tej kwestii, robi z tego akcję polityczną, to myślę, że trzeba przypilnować, żeby nie było tam agitacji. I też znaczki w klapie będziecie mieli wpięte? Nie, będziemy mieli takie znaczki, jakie przygotuje komisja, więc komisja jest odpowiedzialna za to, przewodniczący komisji wręczy te znaczki, które będą właściwymi, natomiast na pewno będziemy pilnować, żeby nie było agitacji w komisji wyborczej. Będziecie patrzeć na ręce nie tyle członkom komisji, czy temu mężowi zaufania z Prawa i Sprawiedliwości. Czytał pan, rozumiem, pewnie, tak? Że specjalne broszurki, instrukcje zostały wydane. Podejrzewamy, że może to być znowu taka akcja, która ma charakter konkurencji nie fair. Przecież mieliśmy
takich poczynań już sporo w tej kampanii. Mówię o kampanii informacyjnej niezgodnej na pewno z ordynacją wyborczą. Myślę także o innych rzeczach. Mówi pan o tej instrukcji Solidarnych 2011, tak? Żeby sprawdzać, czy dno urny nie jest podwójne. Tak? O, między innymi, ale to też dotyczy, przypomina pan sobie, całej tej inicjatywy, którą przedstawił Jarosław Kaczyński. Jeżeli mężowie zaufania nadużyją swojego statusu, to na pewno potrzebna jest interwencja. Co pan ma na myśli, nadużyją swojego statusu? Sam pan wspomniał o tym, o plakatowaniu się, czy tam znaczkach, które byłyby taką nadmierną formą obecności. Mąż zaufania to jest jednak osoba, która w imieniu komitetu jest obecna w lokalu po to właśnie, żeby była pewność, że nie ma tego rodzaju formy agitacji, która w tym lokalu wyborczym być prowadzona nie mogła. A Palikot jest godny zaufania? No ja mam, ja w ogóle osobiście bardzo lubię, natomiast jeżeli chodzi o jego aktywność polityczną, no to mieliśmy na ten temat dłuższe rozmowy, także w tym studio nie podzielam tego sposobu uprawiania polityki. Nie chciałby pan widzieć Palikota w przyszłym rządzie? Trudno mi to sobie wyobrazić, także nie wiem, kto wejdzie do tego Sejmu. Nie wiem, czy wejdzie Janusz Palikot ze swoim ruchem, ale ten ruch to mnóstwo niewiadomych. Nie wiem, kto może jest. Się okazać, że nie będziecie mieli wyjścia, aby stworzyć koalicję większościową. Może tak się okazać. Tego nikt nie może wykluczyć. Wyborcy mają głos w swoje ręce i rzeczywiście zadecydują wyborcy na ten temat. Mam nadzieję, że koalicja Platformy i PSL-u będzie tą koalicją, która po 9 października będzie mogła kontynuować pracę na rzecz modernizacji Polski. I to mówię bardzo, bardzo wprost. To jest rzecz wiadoma. Wyborców, my jesteśmy sprawdzeni, a natomiast czy wystarczy to do tego, żeby... No a jak nie wystarczy, to... To wtedy będziemy myśleć o kolejnych krokach, ale ten pierwszy jest oczywisty i sprawdzony i myślę, że tutaj wyborcy mają pewność i gwarancję kontynuacji dobrej pracy i dobrego wizerunku Polski. Lepszy Palikot, który nie jest godny zaufania, niż Jarosław Kaczyński, tak? Nie, no z Jarosławem Kaczyńskim w ogóle ciężko rozmawiać i myślę, że mają kłopot nawet jego współpracownicy, żeby domyśleć się, co ma w głowie. Natomiast jeżeli chodzi o koalicję, którą reprezentują premier Tusk i premier Pawlak, wszyscy wiemy, jak wygląda, jak działała przez 4 lata. Nie było żadnych aneksów, trzaskania drzwiami, szantaży, inwigilowania się i oskarżania. Także spokój, bezpieczeństwo to na pewno koalicja Platformy i PSL. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.